dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I słuchajcie, przybywam do Was z konkursem! Tak! Mamy konkurs, słuchajcie, właśnie siedziałam, wybrałam Wam jakiekolwiek nagrody. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Również mam nadzieję, że jakoś teraz Wam będzie odpowiadać, ponieważ z powrotem wracam do nagrywania Lumixem. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tak, przychodzę do Was z konkursem. Już ja sobie tutaj wszystko zanotowałam. Na czym będzie polegał konkurs, już wszystko Wam tłumaczę. Mam nadzieję, że zechcecie wziąć w nim udział. Czekajcie, mam wrażenie, że jest jakieś takie ciemne to światło. O. Także konkurs będzie, słuchajcie, ja już zresztą zapowiadałam, że konkurs będzie, będzie i tak się zbierałam, aż się w końcu zebrałam. Słuchajcie, konkurs będzie polegał na, mianowicie, po pierwsze, konkurs jest tylko dla moich subskrybentów, czyli tylko subskrybenci mojego kanału mogą wziąć udział w konkursie i to nie subskrybenci, którzy zasubskrybują mnie po to, żeby wziąć udział w konkursie, tylko tacy, którzy już ze mną są. Ja to oczywiście sprawdzę. Pierwsza rzecz, poza oczywiście tą oczywistą, że tylko dla subskrybentów, to jest proszę polubić ten filmik, czyli łapka do góry, udostępnić na jakichś social mediach, na przykład na Facebooku, czy na przykład na Instagramie i mnie gdzieś tam oznaczyć, udostępnić link tego filmiku i w komentarzu pod tym filmem podać numer nagrody, którą byście woleli. Czy to będzie nagroda numer 1, czy to będzie nagroda numer 2, ponieważ będą dwie nagrody. A zadanie główne, jakie dla Was przygotowałam. Okej, jestem z powrotem, musiałam zmienić, słuchajcie, baterię. Także zadanie główne w tym konkursie polegać będzie na tym. Czekajcie, mam coraz wrażenie, że jest coś nie teges. Okej. Będzie polegać na tym, abyście zrobiły sobie zdjęcie sobie lub z produktem, trzymając produkt na tej zasadzie, albo samego produktu, który zakupiłyście za moją rekomendacją. Tylko rekomendowane przeze mnie produkty biorą w tym udział. Ja wiem, co używałam, wiem, co pokazywałam, także i wiem, co mam. Także zdjęcie z moim produktem, czyli możecie być wy na zdjęciu lub sam produkt, czy też produkty, oraz oznaczyć mnie na Instagramie. Te zdjęcie wstawiamy na Instagrama z oznaczeniem mnie, czyli agusiek35 na Instagramie, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. I tyle. Jeżeli chodzi o teraz czas, to zdjęcia takie możecie dodawać na Instagrama, tylko na Instagrama, nie na Facebooka. Zdjęcia można dodawać do 4 lipca, czyli do 4 lipca macie czas, żeby dodawać te wszystkie zdjęcia z produktami lub z Wami, z moim oznaczeniem agusiek35, przypominam, tylko takie osoby biorę w ogóle później pod uwagę w losowaniu, czyli do środy 4 lipca dodajecie zdjęcia, natomiast ja wyłonię zwycięzcę, dwóch zwycięzców, dwie zwycięzczynie już 6 lipca, to jest w piątek, tak, postaram się spiąć. Spodziewam się, że tych prac nie będzie zbyt dużo, tych zdjęć nie będzie zbyt dużo, bo zdaję sobie sprawę, że niewielu osobom chce się w ogóle w coś takiego, że tak powiem, bawić, więc dlatego uważam, że to jest super opcja dla takich moich stałych widzów, którzy są ze mną, wspierają mnie i biorąc udział w konkursie coś z siebie chcą dać, a nie tylko po prostu dostać za free, że tak się wyrażę. Także wyniki konkursu ogłoszę 6 lipca w piątek, myślę, że to będzie w formie albo filmiku, albo nagrywki na Instastory, także śledźcie mnie na Instagramie, to po pierwsze w ogóle, śledźcie mnie na Instagramie, tam dodaję Wam nagrywki każdego dnia, tam się odzywam i myślę, że też tam napiszę posta i zostawię go na stronie z wyłonieniem zwycięzcy, może nawet udostępnię dwa zdjęcia dziewczyn, które zostały wylosowane. Także teraz może przejdźmy do nagród. Czyli czegoś, na co w sumie chyba każdy teraz najbardziej czeka. Ja tutaj pozbierałam zrobiłam dwa zestawy, tak one będą wyglądały. To są zestawy nagród dla Was i już pokazuję Wam, nie liczyłam sobie, jaka to będzie kwotowo, tutaj wiecie, cena tej nagrody, nie patrzyłam. Pierwsza rzecz w nagrodzie numer 1, jest to Urban Decay, ja mam taki sam. Urban Decay jest to ten taki błyszczyk ultra Cushion Lip Gloss, Gloss Ultra Dux i jest to, słuchajcie, Hi-Fi Shine, Hi-Fi Shine, nie wiem, chyba teraz może ociupinkę, także Hi-Fi Shine i jest to, czy tu jest jakiś kolorek? SPL,
Nie wiem, ale taki fajny, mieniący się błyszczyk, to jest rzecz pierwsza w zestawie numer 1. Na pewno mogłyście go widzieć u mnie, ja mam dokładnie ten sam. Kolejna rzecz jest to Eveline Cosmetics Contour Sensation Step 3 Highlight. Bardzo fajny rozświetlacz do twarzy. Rzecz druga. Pędzelek, rzecz trzecia, tak, tam w tle mój kot. Rzecz trzecia to pędzelek, już tutaj dokładam. Rzecz czwarta, multi liner, jeden jest do ust i trzy do oczu. Tak to wygląda, jest tak zapakowany, jest on z iHeart Revolution, multi liner. Tutaj są kolorki wymienione, to jestem taki w tym długopisiku, przełączamy tak jak kiedyś za naszych czasów, za moich czasów były takie długopisy. Rzecz kolejna, to już odrzucam jakby od siebie, jest to słuchajcie Clarins Tint Everlasting Foundation w kolorku Chestnut, to jest taka próbeczka. Także to jest coś ode mnie dodatkowo. I rzecz ostatnia, Eveline Cosmetics, maseczka z aktywnym węglem. Active Detox. Tak by wyglądał zestaw numer 1. I teraz przejdźmy do zestawu. Czyli mamy coś do twarzy, mamy coś do oka, mamy coś do ust. Także myślę, że jest wszystko. I zestaw numer 2, co on zawiera? Już poczekajcie, już wysypuję. Więc jeżeli chodzi o usta, mamy tutaj Eveline Off My Lips Matte Lip Kit i w kolorku 03 Rose Nude. To jest taki zestawik. Wiecie, że ja Wam polecałam te produkty, ja je lubię, ja je posiadam i dlatego też się nimi z Wami dzielę. Bo są u mnie sprawdzone. Rzecz kolejna jest to Ella Eden London Fade, cień mineralny. Taki cień mineralny, ja Wam raz go zesłoczowałam. Tak to wygląda, jest tutaj zapakowany, nieużywany, tylko zesłoczowany. Od razu zaznaczam, także dodaję Wam ten cień. Rzecz kolejna, też również dodaję Ever Matte z SPF 15 Oil Free. 113 Chestnut, również z Clarins. Taka próbeczka podkładu. Rzecz kolejna, pędzelek do kolejnego zestawu. Rzecz kolejna to kontur, oczywiście z Eveline Cosmetics, Contour Sensation Step 2 Bronz, czyli do konturowania taki fajny bronzer oraz maseczka Hyaluron Moisture Pack, również z Eveline Cosmetics. Tak się prezentują, słuchajcie, nagrody. I tak jak mówię, tutaj gdzie jest Urban Decay jest nagroda numer 1, tu gdzie jest Oh My Lips jest nagroda numer 2. Także Wy zaznaczajcie w komentarzu pod tym filmem numerek z nagrodą, żebym ja później mogła jakoś do Was dotrzeć. Na samym końcu oczywiście wybierając zdjęcie i osoba, która zostanie jakby wynagrodzona przeze mnie, czyli dwie osoby, ja skontaktuję się do Was z Wami na Instagramie. Natomiast w komentarzu pod tym filmem proszę wysłać mi, napisać mi w komentarzu numerek nagrody, którą byście wolały. Jeżeli by się okazało, że nagrody się przełożą, wówczas będę losowała jeszcze raz, aż trafię na dwie dziewczyny, które będą chciały i jedynkę, i dwójkę jednocześnie. Żeby nagrody się nie ponakładały. Wiecie, o co chodzi. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystkie zasady zostały zrozumiane. Ja Wam życzę powodzenia i wytrwałości oraz pomysłowości również w tworzeniu Waszych zdjęć, czyli czy to będziecie Wy na zdjęciu, jeżeli jesteście na tyle odważne, to będzie mi przemiło. Tak jak mówię, proszę oznaczyć mnie koniecznie na Instagramie, udostępnić ten filmik gdziekolwiek, czy to w formie, słuchajcie, zdjęcia, screenshota, czy czegokolwiek, ale udostępnić na swoim social media, czyli albo na Facebooku, albo na Instagramie, tylko proszę oznaczcie mnie, żebym ja widziała, że Wy udostępniłyście ten filmik. To jest ważne, bo inaczej ja do tego nie dotrę. I co jeszcze? Chyba to wszystko. Polubić ten filmik, to już powiedziałam, udostępnić na Facebooku lub Instagramie. W komentarzu pod tym filmem podać numer nagrody. No i główne zadanie, czyli właśnie te zdjęcie dodane tylko i wyłącznie na Instagramie, nigdzie indziej, z oznaczeniem Agusiek35, z oznaczeniem mnie. Wówczas będę widziała, kto dodał zdjęcie ze mną. Ja sobie potem wszystko spiszę i
po prostu wynagrodzę dwie osoby. Będzie to w formie, myślę, losowania lub po prostu wybiorę najbardziej kreatywne, że tak powiem, zdjęcia. Jeszcze nie wiem, jeszcze to się okaże w praniu. Zdjęcia nadsyłamy do 4 lipca, do środy, a w piątek 6 lipca ja wyłonię dwie zwycięzczynie. Życzę Wam, kochane, powodzenia. Mam nadzieję, że nagrody Wam się mimo wszystko spodobają. Jeżeli niespora liczba osób weźmie udział, nieważne, liczy się każda pojedyncza osoba. Dla mnie bynajmniej. Także powodzenia, do dzieła, buziaki. Oczywiście czas będę odliczać od dnia, kiedy ten filmik, wiadomo, ukaże się na kanale. To jest normalna rzecz. Postaram się, aby to było jeszcze dziś. Także życzę powodzenia. Buziaki. Bajo!